Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przyszły mi zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawić stanowisko dotyczące informacji dotyczące realizacji programu ochrony brzegów morskich w roku 2011 zawartym w druku sejmowym nr 305. Przedstawione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacji wynika, że działania zaplanowane w realizacji w 2011 obejmowały sztuczne zasilania plaż, budowę i remont trwałych umocnień brzegów oraz monitoring brzegów morskich. Zadania ochrony brzegów morskich realizowane zostały przez Urząd Morski w Gdyni, Słupska i Szczecinie. Rzeczowe i finansowe wykonania zadań w zakresie finansowym w roku 2011 w ramach realizowanej tak zwanej ustawy przez Urzędy Morskie dotyczyły kwoty 53 762 186 zł, co stanowiło 98,1% nakładów finansowych zaplanowanych w roku 2011. Niezaangażowana kwota wynosi 1 042 814 zł. Niewydatkowane środki w całości roku 2000 były spowodowane głównie problemami po stronie wykonawców realizowanych robót. Wystąpieniem trudnych warunków atmosferycznych w czwartym kwartale 2011 roku oraz korzystniejszych ofertami przetargowymi niż wstępnie zakładano, co spowodowało oszczędności. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Podkreślenia wymaga fakt, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwiększyło nakłady na ochronę linii brzegowych. W roku 2010 przeznaczono na ten cel 38 776 000 zł, zaś w roku 2011 kwota wynosiła 54 805 000 zł. Także Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie uzyskały procentowo lepsze wyniki. Wykorzystywanie środków w roku 2010 było to 87%, zaś w roku 2011 98,1%. Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Przedstawione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacja z realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o ustanowieniu programu wieloletniego programu ochrony brzegów morskich w sposób przejrzysty pokazuje zakres wykonywania prac związanych z ochroną brzegów morskich, zaś zawarte w informacji dane dotyczyły wydatkowania środków finansowych na ochronę brzegów morskich nie budziło zastrzeżeń. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, Komisja Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduje przyjęcie w całości informacji o realizacji zadań wynikających z ustawy. Dziękuję bardzo.